Kto wie lepiej, jak nie mieszkańcy powiatu, w których miejscach czują się najbardziej zagrożeni. Teraz będą mogli swoje obawy zgłosić policji, a w miejscach uznanych przez mieszkańców za niebezpieczne pojawi się znacznie więcej patroli. Chcemy, aby każdy z mieszkańców mógł zawnioskować o dodatkowe siły policyjne czy dodatkowe patrole w miejscach, w których uważają, iż stanowią one w pewien sposób zagrożenie dla ich otoczenia. Zapewnienie bezpieczeństwa to jeden z głównych priorytetów policji. Nowe działania mają jeszcze bardziej usprawnić wykrywalność przestępstw oraz zniwelować potencjalne zagrożenia. Każdy z mieszkańców w formie ankiety, która myślę, że niedługo ukaże się w gazecie ogólnodostępnej, będzie mógł wypowiedzieć się w kwestii miejsca, w którym chcieliby, aby takie patrole policyjne się znalazły. Ta informacja również będzie możliwa do przesłania, jeżeli chodzi o mieszkańców nam policji, poprzez naszą stronę internetową. No i oczywiście my, posiadając wiedzę w zakresie oczekiwań mieszkańców, w miejsca, które zostaną wskazane, skierujemy dodatkowych policjantów, i to zarówno policjantów służby mundurowanej, jak również policjantów służby operacyjnej, których naturalnie nie będą widzieli. Podobne akcje z powodzeniem przeprowadzono już w Pucku i w Gdyni Śródmieściu. Takiego samego odzewu ze strony mieszkańców oczekuję. Prawdę mówiąc, najważniejsze dla nas jest sprostanie oczekiwaniu ludzi, dla których pracujemy, bo policja jako instytucja nie pracuje sama dla siebie, tylko dla społeczności, na rzecz której wykonuje zadania, czy można powiedzieć świadczy usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Funkcjonariusze liczą na ożywioną, a przede wszystkim skuteczną współpracę pomiędzy społeczeństwem a organami policji.